Pani dyrektor, wspaniała inicjatywa. Powiedzmy coś, ile prac wpłynęło i po raz który to się już dzisiaj tutaj odbywa. Dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają. Proszę Państwa, nasza inicjatywa już jest 10. rok prowadzona, z małą przerwą, bo wiadomo, mieliśmy 2-letnią prawie pandemię, ale wraca, jesteśmy obecni, serdecznie Państwa zapraszamy i troszeczkę statystyki przekażę Państwu. I tak, proszę uważać, 86 prac wpłynęło łącznie na nasz konkurs. I w kategorii pisanka wielkanocna w klasie 1-3 21 prac, wielkanocna pisanka w klasie 4-8 37, jeśli chodzi o koszyczek wielkanocny klasy 1-3 12, a w klasach starszych 14 prac. I tutaj nowość, proszę Państwa, serdecznie zapraszamy panie wszystkie, które są już w wieku takim, jak ja to mówię, dopiero produkcyjnym i możemy się bawić i brać udział w różnych właśnie konkursach. I panie z dziennego pobytu domu w Bukówce również wzięły udział i przysłały nam pracę. I również pani, już mówię, koszyczek wielkanocny, pani senior, pani Anna Grzyb przysłała nam pracę na dzisiejszy konkurs. Proszę Państwa, jest to bardzo fajna inicjatywa, która wyszła od pani burmistrz i to jest właśnie pod patronatem. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez panią burmistrz, także warto brać. I chyba to wszystko, co do Państwa mam do powiedzenia, ale już tuż święta wielkanocne. Serdecznie Państwu życzę wszystkiego dobrego, dużo miłości, ciepła i wiosennych, wspaniałych dni. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Panie burmistrzu, warto takie tradycje ciągnąć, aby ta młodzież wiedziała, na czym to polega ta praca, ten koszyk, to jajeczko. Zdecydowanie się z panem zgadzam i jeszcze raz tutaj chciałem pogratulować dyrekcji, opiekunowi, pani Aldonie Ochmańskiej, którzy kultywują tą tradycję, pomagają naszej młodzieży, żebyśmy nie zapomnieli o naszych tradycjach, o naszych korzeniach. Także bardzo cenna inicjatywa. Liczę na to, że będzie kontynuowana w przyszłości. Witamy wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie, szczególnie laureatów. Witamy nasze władze gminy, pana osoba burmistrza, panią dyrektor szkoły, która tu jest zawsze i już niego pilnuje. Serdecznie witamy wszystkich rodziców, wszystkich opiekunów, wszystkich, którzy przyjechali z naszymi kochanymi pociechami i przede wszystkim pociechy. Was witamy najbardziej, bo tam są wasze prace, które wygrały. I za to wam bardzo dziękujemy, że mieliście ochotę i chcieliście wziąć udział w tym konkursie. Oddaję głos pani dyrektor, proszę bardzo. Tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo cieplutko was wszystkich witam. Jest mi niezmiernie miło witać w naszej szkole. To jest szkoła z tradycjami i z historią bardzo dużą, ale nie po to tu się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się w gronie bardzo kameralnym, bo zwycięzcy i mamusie, rodzice, opiekunowie. Także bardzo, bardzo cieplutko witam, zaraz podsumujemy, powiemy, ile prac wpłynęło, ale oddaję głos panu burmistrzowi, żeby przywitał też również Państwa i dziękujemy za przybycie.
Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję za to, że wzięliście udział. Dzieciom dziękuję, że wzięły udział w tym konkursie. Rodzicom, którzy na pewno wspierali tutaj Was dzielnie przy przygotowaniu tych pięknych prac. Dziękuję organowi tutaj szkoły, czyli dyrektorowi, który tutaj organizuje i opiekunowi pani Antoni Ochłańskiej, bo zdaje się, to jest już 10. edycja tego konkursu. To jest 10. tak? edycja konkursu pod patronatem burmistrza miasta Chluba. Także gratuluję pani Antoni, bo bez inspiratora i opiekuna, bez dyrektora, który przychylnie się temu przygląda i pomaga, no nie odbyłaby się ta impreza. Ale oczywiście bez uczestników. Także ja chciałem się skupić na podziękowaniach i pani dyrektor, pani Adono, proszę o wręczenie nagród. I zaprezentowanie Ja proponuję, żeby po prostu czuć się jak u siebie w domu, proszę. Pani Aldona i pan burmistrz, proszę wręczać, a ja będę statystyką. To mogę słowo jeszcze, przepraszam, bo to tak nerwy i w ogóle. I jeszcze serdecznie podziękować naszym gościom, którzy przybyli. No panu burmistrzu przede wszystkim, bo nagrodami przyjechał dla was. Tak. Pani Ince Wyciślik, która jest naszym honorowym obywatelem, nie tylko, także wymienię. Szefem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Także bardzo dziękuję, że przyjechaliście do nas. Tak. Przyjechaliście do nas. A pani Ineczka w ogóle pisze książki też dla dzieci. Ostatnio pani Ineczka, może pani coś powie na ten temat? Ale kochani, to tym razem akurat to jesteśmy tutaj w innym temacie. Ja myślę, że się tu jeszcze może zjawię i wtedy... Także szkoły zapraszam do zaproszenia, bo to jest nasza naprawdę słynna, regionalna pisarka i bardzo dobry człowiek. Także bardzo proszę, serdecznie zapraszam. Pani Neczka jest otwarta dla dzieci, dla wszystkich. Ja kochani, dziękowania panu Ryszardowi Bizoniowi, który nas zawsze tutaj pięknie prezentuje. Możemy się pokazać, że wygraliście, możemy was zaprezentować w telewizji. I to jest pana prywatna działalność, w związku z tym bardziej wielkie dzięki, że pan Ryszard chciał do nas zapytać, jak zawsze. Jak zawsze. Dziękujemy serdecznie. Możemy powiedzieć, że jest przyjacielem szkoły. Ale do lepszych, proszę państwa, bo czeka ciasto pyszne, również przez dzieci sporządzone dla państwa. I teraz. Dnia 28 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Miszkowicach jury w składzie przewodnicząca burmistrz miasta Lubawskiej Ewa Kocęba i członkowie Elżbieta Król i Justyna Duda. Na konkurs wpłynęło, uwaga, uwaga, fanfary, 86 prac. Kategorii pisanka wielkanocna klasy 1-3 było 21 prac. Także rywalizacja bardzo duża. W kategorii koszyczek wielkanocny w klasie 1-3 12 prac. W kategorii pisanka wielkanocna, dwie kategorie mieliśmy, 2-4-8 było aż 37 prac. W kategorii koszyczek wielkanocny klasy 4-8 było 14 prac. I tutaj prośba do pani senior. Po jednej pracy wpłynęło, ale myślę, że jak zobaczą i zazdroszą nas w telewizji, to na drugi rok zrobią nam więcej. Jury szczególną uwagę zwróciło na oryginalność pomysłu, trwałość pracy i estetykę wykonania. Po dokonaniu wnikliwej oceny jury postanowiło przyznać, uwaga, czy mam czytać od trzeciego miejsca, czy od pierwszego? W kategorii pisanka wielkanocna klasa 1-3 poproszę na środek i trzecie miejsce zajął Franciszek Dziuba SP Marciszów. To jest nagroda, a tu pani wiadomo, ja nagrodę pani. Takie drobne, ale też gratuluję serdecznie, proszę bardzo. I na przykład może sobie zrobimy zdjęcie z... O, proszę państwa, przepraszam, oficjalnie strony mężczyzny w środku stoją. Pięknie, gratulujemy.
A gdzie ta praca jeszcze może? Proszę zaczekać, bo będzie jeszcze. Zapraszam i tutaj uwaga, mała niespodzianka. Niestety tak się kłóciłyśmy, że musieliśmy czytać dwa pierwsze miejsca, czyli ex aequo. Nie ma drugiego, są dwa pierwsze miejsce i Igor Tokarski, Pisanowice, pierwsze miejsce. I Aleksander Kowalski, pierwsze miejsce z To ładnie połączymy tutaj dwójkę z jedynką. Bo to jest egzekwo, powinno być napisane pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, nie to wciągnie. Albo pan zaraz zmieni dyplom, albo połączymy to jako całość. Bo połączymy. Pan, który dyplom pisał, po prostu dwójkę pisał. No, ale no, połączymy, to będzie taka grupa jedynka. Zaraz połączymy. Proszę. Proszę. Igor i Aleksander. Proszę, to są mistrzowie w kategorii. Gratuluję i dyplom za chwilę to robimy. Za chwilę ci oddam, dobrze? Proszę, zapraszamy na miejsce. Uwaga. Trzecie miejsce poproszę i zajęła uczennica Alicja Reskowicz. Zapraszam serdecznie. Proszę. Wiadomo. Proszę. Tak. Przyjemnie. Ja nie kolejne nagrody. Fotogeniczne nie jest. Ale dobrze. No i słuchajcie, te maluchy tak pięknie robią nawet te prace. Pierwsze miejsce było uczestniczką. I to jest Klaudusia Ciepielewicz. ST1, kamienna góra. Nie ma. I Sasza, dobrze mówię? Dermitow, Marciszów. Ja dobrze nie powiedziałam. Aleksander. Tak, jest Ola. Tak. Ale mogę Sasza powiedzieć, prawda? Dziękuję bardzo. Proszę. Chodź do nas tutaj, że Sasza znalazł. Tak, pan burmistrz, bardzo prosimy. Aleksander, proszę. Pierwsze miejsce i to jest gratuluję. Bardzo się cieszę, że brawo. Tak, ale to jest wszystko. Ale nieobecna. Dziękuję. To proszę uprzejmie w kategorii pisanka wielkanocna w kategorii 4-8, czyli młodzieży. Trzecie miejsce było, ale Alicja z Pątek Pisarzowicy wzięła. Tak. Koszyczek wielkanocny. Aha, koszyczek, sekundę. A teraz pisanka wielkanocna 4-8. No, 4-8, pisanka wielkanocna i trzecie miejsce pani dyrektor. Tak, to już właśnie czytam. I teraz zapraszam Wiktora. Jest szczęście w życiu, nie? Tak, no, wiesz. Proszę Państwa, ty to potrafisz się wkręcić. A ja już nie będę. Mężczyzna, jak? Cieszymy się, że panowie też robią. No, to pierwsze miejsce w kategorii pisanka wielkanocna otrzymuje Kacper Rogowski, SP Lubawka. Brawo! Znaczy SP, może powiem tak, zespół, tak, bo u nas jest szkoła. Proszę, chodź Kacper tutaj. Później sesje zdjęciowe z mamusią i też będziemy Państwu. A ja też jestem niefotogeniczna. No. Ale trzeba robić pamiątkę, bo to jest... I przechodzimy do koszyka wielkanocnego klasy 4-8 i zapraszam
Trzecie miejsce Jan Antoniszyn, Elmska-Śląska. Dziękujemy, później będziemy sobie sesję. I zapraszam teraz drugie miejsce, które zajęła Ania Dosal, Chełmsko-Śląskie. Razy gościliśmy, wygrywali pierwszy raz, tak fajnie, ale Ania jest w mojej klasie i w ostatni raz, tak? Proszę, gratulacje. No, ale może będzie jakieś dla szkół średnich? No fajnie, no, może włączymy też jakąś średnią wyłączymy. Dziękujemy bardzo. I pierwsze miejsce w kategorii koszyczek wielkanocny zajęła Arleta Jano. Ale ta też należy do osób bardzo twórczych i artystycznych. Z Anią mogłyby sobie ręce podać. Moja klasa jest szkolna i to ostatnio trzecie miejsce na konkursie wojewódzkim, powiatowym strażackim. Teraz kolejny sukces, także na pewno. Dziękujemy bardzo. No i ostatnia w historii po prostu tego naszego konkursu wielkanocnego. Pomyślałyśmy tutaj z panią Aldoną, że też fajnie, bo bardzo twórczo dom pobytu dziennego w Bukówce. Panie tak piękne prace robią, że postanowiliśmy też dać zaproszenie i zgłoszenie, żeby brały udział i tutaj postanowiłyśmy, że ogólnie w kategorii koszyczek wielkanocny zajęła pani Anna Grzybek. Pani, przepraszam, to jest pani z Kamiennej Góry ze szkoły podstawowej numer 1. No. Czyli dyplom proszę dać może dla pani Anny i zapraszam panią przedstawiciel dziennego domu pobytu seniora za pierwsze miejsce. Jest to zestaw. Proszę zobaczyć. Aha, na drodze. Tak, bo to jest praca zbiorowa. Gratulujemy. Dziękuję. I zrobimy sobie fotografię. Z dziennym. Ja reprezentuję wszystkich seniorów z dziennego domu. Twoje osoby dzisiaj. Super. Przekażę. Pokażę zdjęcia. Muszę nadmienić i wyróżnić. Powiedzieć coś takiego. Nagrody będą przekazane pocztą nieobecnym osobom. Ja zaproszona jestem niezwykle miło i zgłaszam się już w tym roku z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, że w przyszłym roku na pewno też wystartujemy. Mamy panie u nas świetne, przecież robią piękne rękodzieła. Przykro, że w tym roku już nie mogliśmy, ale będziemy o tym pamiętać i bardzo mi się podoba, jestem tu pierwszy raz. Bardzo mi się podoba młodzież, w ogóle fantastycznie przyjmowali nas to z taką racją, że po prostu no, tam widać, że jest szkoła z tradycjami. Więc bardzo dziękuję osobiście i wszystkim, którzy zostali nagrodzeni. I szkoła z potencjałem, zawsze to powiem. Dziękuję bardzo. I kolejne prace za rozwiązki pani gość honorowy naszej szkoły znam od dawna, jako że sama może tego nie chodziłam, ale wszystkie moje dzieci tutaj chodziły. I a mam bardzo dużą sympatię do szkoły i do tego wszystkiego, co tu się dzieje. Bardzo się cieszę, że bez przerwy coś tutaj nowego się dzieje i myślę, że wszystkiego najlepszego i dalej iść. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i wszystkim gratuluję. Dziękuję. No, w takim razie, no mam, tak, rodzice po przedszkole przychodzą i się patrzą, co tu się dzieje. Ja serdecznie Państwa, panów zapraszam na filiżoneczkę kawy. Ciasteczko, rodzice dla Państwa chałupiki, także serdecznie zapraszam. Dzieci mają herbatkę i też ciasteczko. Także gościmy się, czujemy się jakoś i wygodnie.